Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych, kanale, gdzie omawiamy rozmaite doniesienia ze świata filmu i popkultury. I dzisiaj zebraliśmy się tutaj, żeby pomówić o tym, że... chciałem powiedzieć, że powstaje film o Flashu, ale to bardziej jest news o tym, że Ezra Miller zwariował prawdopodobnie. Ewentualnie... ewentualnie jest bardzo zdesperowany, żeby zostać w roli Flasha. No już tłumaczę, o co chodzi. Mianowicie, jakiś czas temu... Znaczy... Znamy wszyscy mniej więcej sprawę filmu z Flashem, nie? Była jakieś czas temu info, że ten film ma powstać, potem został przemianowany na Flashpoint, potem, że miał nie powstać, potem, że znowu miał powstać. W międzyczasie on tracił i zyskiwał reżyserów, tam był Seth Graham Smith wcześniej do niego przypisywany, Lord Miller zdaje się. Ostatnia informacja, jaką dostaliśmy, była całkiem sensowna, mianowicie, że Warner Bros. Dogadało się z Johnem Francisem Daleym i Jonathanem Goldsteinem, reżyserami filmu Game Night i współscenarzystami choćby Spider-Man Homecoming, że oni mieliby reżyserować i pisać ten film. Co w sumie pasowałoby, no bo Warner idzie w kierunku takiej luźniejszej, powiedzmy, luźniejszych klimatów. Flash w Justice League też był raczej comic reliefem, pasowałoby to, no a ta para reżyserów raczej operuje właśnie w takich komediowych, powiedzmy, klimatach. Ale... poza tym do tej pory w temacie tego filmu było dosyć cicho i mówi się o tym, że było to związane z tym, że Ezra Miller był do tej pory, który grał Flasha oczywiście w Justice League, który w DCU jest Flashem, że to związane było z tym, że Ezra Miller miał zobowiązania związane z jego rolą w Fantastic Beasts i tym sequelu i powstającej trzeciej części, która przy okazji została też odsunięta, więc zrobiło się okienko. I mówi się też o tym, że w związku też z sukcesem Aquamana Warner mógłby być teraz zainteresowany, żeby jednak iść w kierunku robienia kolejnego solowego filmu o swoim bohaterze. No i powiem szczerze, że ja tak bardzo pozytywnie na to zareagowałem, że fajnie, no dobry moment, żeby faktycznie iść i robić ten film o Flashu. No ale informacja, którą podaje nam tutaj The Hollywood Reporter, mówi o tym, że jasne, jakby dalej nie zdementowano oficjalnie, że Daley i Goldstein robią ten film, ale Ezra Miller, który ponownie jest aktorem grającym Flasha, stwierdził, że on chce przepisać ten scenariusz, że on jest w stanie tutaj nadać mroczniejszy kierunek temu filmowi i do pomocy bierze sobie de facto Granta Morrisona, czyli legendarnego twórcę komiksów, który też na między innymi Flashu zjadł zęby w zasadzie. No i to wynika z tego, że przede wszystkim kontrakt Ezry Millera kończy się już, zdaje się, w maju. Co by mogło oznaczać, że jest to w zasadzie... I w momencie, kiedy ten scenariusz, powiedzmy, by powstał i studio by go nie przyjęło, no to drogi prawdopodobnie się obu strony rozejdą, no bo ta wizja tutaj Millera nie zostanie zaakceptowana. I być może Miller chce po prostu tym ostatkiem sił, w momencie, kiedy ten kontrakt ma w zasadzie jeszcze bardzo te 3 miesiące trwania, no w jakiś sposób jeszcze zagwarantować sobie bycie, powiedzmy, no kontrakt, powiedzmy, związany z odgrywaniem tej postaci, ale też wpływem kreatywnym na ten film. No i pytanie jest takie, czy widzicie coś takiego z udziałem, powiedzmy, Ezry Millera? No niestety, Ezra Miller no nie ma żadnego doświadczenia jako scenarzysta, absolutnie żadnego, nie żeby cokolwiek tam pisał, nic. No Grant Morrison jest scenarzystą komiksowym, miał udział przy okazji adaptowania swoich komiksów na mały ekran do tej pory, choćby ostatnio robił za scenarzystę w serialu Happy, który też powstał na podstawie jego komiksu, więc on no, jakieś doświadczenie ma, nie mówiąc już o doświadczeniu. Znaczy ja myślę, że to jest dobry pomysł, ja nie wierzę w to, że to przejdzie, dlatego że no prawdopodobnie to tak wyglądało, że jakoś się przypadkowo ci dwaj spotkali, razem pili, zjarali się i hej, zrobimy Flasha i idziemy do studia i piszemy i tak bardzo szybko, w dużej ekscytacji i studio na to zareagowało, no to napiszcie najpierw i wtedy pogadamy. Natomiast absolutnie nie wierzę w to, że jeżeli Grant Morrison, nie jest wielką tajemnicą, że jestem jego wielkim fanem, ale ma bardzo charakterystyczny sposób pisania, i nie chce mi się wierzyć, że cokolwiek on by napisał, jak gdyby studio by zaakceptowało, szczególnie jeśli chodzi o Flasha, rzeczy, które on tam pisałby kompletnie obłąkane. Jak gdyby pamiętacie takiego złoczyńcę jak The Suit, który był kostiumem Flasha, który chodził dookoła i zabijał ludzi i Wally West cofnął się sfingował swoją własną śmierć i cofnął się w czasie, żeby ówczesny Wally West zobaczył siebie martwego i to było kompletnie obłąkane, co się tam działo. Jeżeli to jakimś cudem wyjdzie, jeżeli jakimś cudem studio się na to zgodzi, to jest duża szansa, że to by był beznadziejny film, ze względu na to, że po prostu
Na pewno by nie starczyło budżetu na cokolwiek by Morrison wymyślił do tej postaci. Aleczkolwiek jestem przekonany, że to by była kupa gówna, ale taka w moim stylu, to by była moja kupa gówna i byłbym zachwycony. Więc nie wiem, trzymam kciuki, mam nadzieję, że się uda. I powiem ci szczerze, to, że wiesz, że aktor do tego stopnia się jest zaangażowany, że chce sam pisać scenariusz, że sam szuka, zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń scenariopisarskich i szuka jak gdyby współpracownika i tak dalej, to bardzo dobrze o tym świadczy. I to też nie jest powiedziane, że jak nie ma doświadczenia, to film nie wyjdzie, prawda? Sylwester Stallone przy Rockim też nie miał żadnego doświadczenia przy pisaniu scenariuszy. Ja wiem, że to taki dziwny przykład zupełnie innej beczki, ale wiesz, to jeszcze o niczym nie świadczy moim zdaniem. Natomiast cieszy mnie, że jest jakaś pasja za tym projektem mimo wszystko. I myślę, że to idzie dużo głębiej niż po prostu, o, kontrakt kończy mi się w maju, pewnie się kasiorka skończy. Więc muszę szybko to jakoś utrzymać. Było wiele wywiadów z Millerem, jak on, wiesz, czyta jak gdyby wszystkie komiksy z Flashem w tej chwili, jako research do swojej roli i tak dalej. I gość wydaje się być naprawdę zaangażowany i wydaje mi się, że Flash mu po prostu leży na sercu, więc o ile to jest wątpliwe, że to kiedykolwiek powstanie, tak patrząc realistycznie, biorąc pod uwagę, że to są jednak realia wielkiego Hollywood, no to bardzo bym chciał, żeby powstał i trzymam kciuki. Ja jeszcze wtrącę jedną rzecz, zanim oddam głos Radkowi. Wiesz, ja sugerując to, że kończy się kontrakt i że to jest dobry moment, żeby Ezra Miller wziął sprawę w swoje ręce, też nie sugerowałem tego, że o, kasa się kończy, nie? Bardziej to, że wygląda na to, patrząc na to, w jakim ślimaczym tempie ten cały projekt się tutaj posuwa do przodu, że Warner zwyczajnie nie jest na tym etapie do końca zainteresowany w ogóle robieniem takiego filmu. Nie? Można by pomyśleć, że powinien być, biorąc pod uwagę sukces Aquamana, czy ogólnie fakt, że ostatnio im te filmy wychodzą, więc czemu nie Flash, jeśli mają aktora jeszcze. Ale jeśli faktycznie nie są zainteresowani, to kto wie, czy nie chcieliby zrobić tego, co mniej więcej się ostatnio zrobiło na przykład z Cavillem, czy z Affleckiem wcześniej. No, Affleck został zastąpiony przez inną wizję zupełnie, czy ten jego Batman został zastąpiony nowym. Ale wiesz, z Supermanem jest teraz tak, że no, Affleckowi się pewnie skończy kontrakt, Cavillowi się skończy kontrakt, będzie się zajmował innymi rzeczami, a ten Superman gdzieś tam sobie istnieje w uniwersum, może kiedyś do niego wrócą. I być może oni chcą zrobić to samo z Ezrą Millerem w tym momencie. Kto wie, czy nie wiąże ich na przykład czy nie wiąże taki kontrakt, że jeśli będą robić jakiś film z Flashem, to muszą wziąć Ezra Millera. Może w tym momencie nie chcą, bo nie chcą mu płacić czy coś, wiesz. Być może po prostu to wynika z tego, że Warner nie do końca jest zainteresowany robieniem tego filmu, a w momencie, kiedy ten kontrakt minie, to już kompletnie żadna szansa, wiesz. Nie będzie żadnych szans na to, żeby podjęli ten temat znowu, nie? No bo to jest jeszcze jedna sytuacja, może być. Oni mogą chcieć się na tym etapie zdystansować do DC Extended Universe. I to robią, i możliwe, że po... Słucham? I być może to robią właśnie, nie? Właśnie, i dlatego czekają, aż się jego kontrakt skończy, żeby, wiesz, zrecastować Flasha i zrobić po swojemu zupełnie. Aczkolwiek ten pomysł szalony, żeby zatrudnić do tego Morrisona i mam nadzieję robić to w dużej mierze, wiesz, na bazie jego komiksów z Flashem i w ogóle jego podejścia do Flasha, gdzie Flash jest, wiesz, Morrison wierzy, że Flash istnieje gdzieś tam w eterze. Ja w ogóle mam dodając do tego, jak mówisz o Flash, pamiętam jak pierwszą historię czytałem jego i Millara w latach 90, bo on wtedy za szmaty ciągnął Marka Millara po wszystkich tytułach, po Swamp Thingach i innych, żeby go na ludzi wyciągnąć, nie? I coś z niego zrobić, wiesz, jak ten Rocky jakiegoś Mukosa, nie, żeby z niego zrobić człowieka. I pamiętam pierwszą historię jego z Flashem, która się kończy tym, że Wally West ma połamane nogi, nie, że leży tam w jakimś ogródku i ma tak poskręcane i nic się nie stało, nie? Tak, i ja mówię, fuck, to jest typ, który wie, jak pisać historię z Flashem, wie, co chce z nim zrobić, nie? Że w pierwszej historii, gdy pisze komiks o najszybszym człowieku na świecie, no co mu robi? Łamie mu nogi i Flash jest później na wózku, w następnym numerze się zaczyna, nie? I dla mnie to jest fantastyczny zabieg i, wiesz, wyczucie postaci, nie? Że chce, wiesz, widzowie i czytelnicy w tym wypadku chcą czegoś nowego, chcą być zaskoczeni i to było zaskoczenie. I dlatego jak się pojawił właśnie w tym newsie, że niby Ezra Miller chce tam z nim współpracować, to kurczę, to od razu mówię, ej, to jest droga, którą chciałbym zobaczyć we Flashu, szczególnie, że Flash jest tak specyficzną postacią i te jego przygody, że kurczę, z Morrisonem na stołku to jest idealny mariaż, nie? Żeby połączyć postać Flasha właśnie z umysłem Morrisona, bo też kocham Morrisona i te jego pomysły. No i kurczę, on też zresztą Wally'ego Westa ciągnął przez długi czas za sobą w Justice League, gdy pisał i też tam miał fantastyczne momenty.
No a Ezra Miller to jest w ogóle, ja kocham jego entuzjazm związany właśnie z tym graniem Flasha. Bo pamiętam, jest ten super wywiad, gdzie on tam jest upalony absolutnie na maksa i zadają mu te pytania o Flasha, nie? I tam jest na przykład, wiesz, on, wow, Event Horizon, man, ile historii, ile wszystkiego, multiversum otwórzmy całe, spójrzmy tam wszystkich z plaszy ze smyczy, nie? I niech się bawią. Jak go tam pytają zresztą o tego Flasha z wersji z CW, nie? Z telewizyjnego, Gastina Granta, to on też mówi, że o kurczę, nie, jak, czy co o tym myślisz, nie, że te wizje się jakoś nie nakładają, nie, czy fani nie będą jakoś podzieleni, a czemu mają być podzieleni, przecież mogą nas w jednym filmie pokazać, nie, i będziemy, wiesz, z multiversum, połączone siły Flashu. Nie? Ja mówię, kurczę, to jest facet, który naprawdę czuje tą postać i wiesz, że on czytał te komiksy, jak nie zawsze się zdarza, że aktorzy są zainteresowani postacią, którą grają nawet, nie, a tu wiesz, że to jest facet, który się na tym wychował, który lubi to czytać, zresztą wiemy, jak on funkcjonuje na komikonach, nie? I tam, że on ma największą zabawę obok Jasona Momoa, nie? Że oni to czują, jak co tam się dzieje, tylko Jason Momoa w taki sposób, że o kurczę, tu jest dziwnie, nie? A Ezra Miller się idealnie tam wpasowuje. I zobaczył mnie totalnie te jego pomysły, szczególnie w połączeniu z Morrisonem. I wydaje mi się też, że to, że zostało mu tak mało czasu do końca kontraktu, może być też troszkę kartą przetargową w jego wypadku. Bo wydaje mi się, że z tej Justice League, która została, bo oni wiadomo, że DC chce się trochę odseparować od tego, co było w DC Extended Universe, ale akurat Flash jest postacią, którą widzowie by chcieli dalej zobaczyć, szczególnie w wykonaniu Ezry Millera, bo wiem, jakie on miał wady i ogólnie, no jak tak cringe'owy był w tym filmie, ale to nie była tyle wina aktora, co no, naprawdę słabego scenariusza i słabego rozpisania postaci, a sam Ezra Miller pasuje mi naprawdę do postaci Barry'ego Allena, tylko no tutaj trochę ten wątek, że to miałby być mroczniejszy film, jak Ezra Miller o tym mówi, no to to mi się trochę gryzie z tym jego właśnie tą wersją entuzjastyczną, którą widziałbym bardziej no w tej wersji takiej, nie wiem, troszkę aquamanowej, nie, że jest więcej kolorów i no, nie chciałbym, żeby to znowu był ten mrok i na przykład znowu zły speedster, którego mamy cały czas w wersji serialowej. Jakby tu się znowu pojawił, że zabijają matkę i jest wielki płacz, bieganie w deszczu i wszystkie te rzeczy i najlepiej z Batmanem sobie przykucnąć na tych gargulcach i tam płakać całe noce, bo dnie nie, bo tam dnia nie ma nigdy w tych miastach, tylko są noce w mieście Gotham, ale no zobaczyłbym to w tej weselszej wersji. Ale kurczę, cały czas mam nadzieję, że to jednak jest jakaś karta przetargowa, że może oni naprawdę go chcą dalej tam i on wykminił, że jak wiesz, że jak powie, żeby mu to dali zrobić, bo inaczej może na przykład nie będzie chciał przedłużyć kontraktu, a oni naprawdę chcą go, nie? To tego też nie wiemy. I już naprawdę dadzą mi za firmę, że niech ten dzieciak pisze, bo ki, co się ma złego stać, nie? I on wtedy mówi, że z Morrisonem to napisze, to jeszcze, wiesz, większa beka tam w studiu, nie? Kuźwa, skąd tego Morrisona wyciągnął, nie? Z jakiego wymiaru? Jak oni się spotkali w ogóle? Ale może w tym jest akurat jakaś droga dla tego filmu, bo ten film jest tak pociachany już od długiego czasu, te wszystkie zapowiedzi, zmiany twórców, szczególnie to, że odpadli Lloyd i Miller, nie? To jest dopiero strzał w stopę, bo wiemy, co zrobili ze Spider-Manem. Ale no kurczę, to jest jakaś droga, bo w innym wypadku no to będzie dalej leżało gdzieś na boku, tak jak ten nieszczęsny film z Cyborgiem, który mam nadzieję powstanie. Nie powstanie. Chyba tylko ja. Nie powstanie. Chyba przyjęli to. Jezu, tak mi tego aktora szkoda, który gra Cyborga. Nie dam ręki, ale wydaje mi się, że Ray Fisher jakby już oficjalnie jest poza tym i wydaje mi się, że ta sama historia czeka jednak Ezra Millera, bo ponownie nie wiemy, co się tam dzieje za kulisami, ale wydaje mi się, że gdyby Warner naprawdę chciał to ruszyć już pod nowym przewodnictwem, to już byśmy coś słyszeli na ten temat, a Goldsteina i Deliego ogłosili z rok temu i od tej pory jest cisza, tak kompletnie na weterze, nie? Ogłaszają nowe projekty, a ani słowa nie słychać o tym, wydaje mi się, najpewniejszym, czyli tym Flashu, szczególnie biorąc pod uwagę, że Aquaman pokazał, że jeszcze można wyciągnąć postać z Justice League i zrobić z nią cokolwiek, nie? A wydawałoby się, że faktycznie Flash jest tą najbardziej pozytywnie odbieraną postacią, która się w tym filmie pojawiła. I powiem ci szczerze, że a propos tego, co powiedziałeś, no tak, wiesz, pomijając tutaj analizę, czy ma to sens, czy nie ma sensu, no to tak na czysto takim ludzkim poziomie, myślisz sobie, wiesz, masz tego Ezra Millera, ktoś tak jarał tą rolę, nie? I dalej się jara, jak widać. I strasznie chciał być tym fajnym Flashem, nie? Pojawia się na tych konach. Mało tego, teraz widzi sukces Aquamana, nie? Jasona Momoa, który tam chodzi się, wiesz, po tych junketach, po tych wyjazdach promocyjnych. A z tym Flashem nic, kompletnie, nie? Pojawił się na chwilę w tym Justice League, wcześniej tam na cameo w Batman i Superman i od tej pory nic, kompletnie nic się z jego rolą nie dzieje. Więc nie dziwi mnie to, że
wiesz, że chce zrobić coś z tym. Jeśli, wydaje mi, no, tak to wygląda, nie? Studio nie chce, no to okej, okay, to może ja coś zrobię, nie? Tylko, że wiesz, z drugiej strony, z punktu widzenia studio, to wygląda tak, że okej, okay, no my póki co zaangażowaliśmy jakiegoś tam ludzi do robienia tego filmu. Są niby ci reżyserzy i scenarzyści, których my ogłosiliśmy. A ty przychodzi Ezra Miller, aktor, który po prostu gra w tym filmie, mówi, nie, ja napiszę scenariusz, nie? Ja będę pisał. I też mnie zastanawia, czy w takiej sytuacji, nawet gdyby Ezra Miller z Morrisonem napisali ten scenariusz i to by było spoko, i studio by stwierdziło, no kurde, to jest niezłe, nie? Weźmiemy to. To co wtedy z tymi ludźmi, których wzięli do tej pory? No nie. Z tymi dwoma reżyserami i scenarzystami, którzy w tym momencie powiedzą, no nie, to nie jest ten film, na który my się umawialiśmy, że będziemy robić, nie? Chyba nie do końca prawidłowo przedstawiasz sytuację, przynajmniej ja inaczej wyniosłem z tego artykułu. Tutaj jest... W takich artykułach, takich jak te, trzeba czytać troszeczkę pomiędzy liniami, dlatego że jak gdyby przekazywanych jest jak najmniej informacji, jak to jest możliwe, bo Hollywood Reporter nie wszystko mógł potwierdzić i tak dalej. Ale wynika z tego, że jak gdyby to były negocjacje długotrwające się pomiędzy Millerem i Warnerami. Jak ma wyglądać ten Flash, jak będzie, kiedy, czy w ogóle powstanie i tak dalej. I tutaj jest wyraźnie wspomniane with Warner's hiring, że Warner zatrudnia jednak zarówno Ezra Millera i Morrisona jako scenarzystę. I oni by byli w tym momencie, figurowaliby jako po prostu scenarzyści, oni nie byliby reżyserami ani nic takiego. Jeszcze jedna mała uwaga do tego, co powiedziałeś. No mów. Dokończ, ja się odniosę teraz. Że, wiesz, nie jesteśmy pewien na ile faktycznie mrocznych, jak na ile mroczny ma być ten Flash według Millera. Jak gdyby wiemy o tym, że jest to mroczniejsze niż wizja, z którą Warner przewidział do tej pory, ale to może znaczyć wszystko, bo nie wiemy jaką pierwotną wizję tak naprawdę miał Warner dla tego filmu. I jak gdyby patrzymy tylko przez pryzmat tych filmów Zacka Snydera, a one były w bardzo specyficzny sposób mroczne, taki bardzo niezbyt dobry mroczne. Więc możliwe, że to wcale nie jest nic złego, jak gdyby możesz spokojnie napisać historię z takimi troszeczkę poważniejszymi, mroczniejszymi motywami z Flashem, wydaje mi się. Szczególnie jeśli Morrison się za to zabierze. No, mroczniejszy ton może oznaczać masę rzeczy, nie? Czytałem komiksy Morrisona, które teoretycznie mogłyby uchodzić za mroczne, a na dobrą sprawę no, były mroczne w ten sposób, że przedstawiały jakieś dziwne rzeczy, nie? Po prostu. Nie były mroczne w tym, nie wiem, wydaniu snyderowskim na przykład. A jeszcze w odniesieniu do tego, co mówiłeś, faktycznie jest tam wspomniane o tym, że zostali zatrudnieni na pisanie scenariusza, co oznacza nie mniej więcej niż to, że po prostu za to, co zrobią, dostaną zapłatę. A to nie oznacza, wiesz, że zostali zatrudnieni konkretnie i że ten scenariusz faktycznie będzie bazą koniecznie do tego filmu, nie? Chodzi o to, że oni napiszą scenariusz... Jeżeli Warner by nie był w ogóle tym zainteresowany, jeżeli po prostu by ich chcieli zlać, to by poprosili ich o pitch, a nie o scenariusz. Czyli żeby najpierw zrobili taką dokumentację tego, co właściwie chcą i wtedy ewentualnie byliby zatrudnieni, czyli... Jak gdyby nie, to nie wiesz, jest tak, że Warner jest kompletnie ma to w dupie, to co oni tu mają. Mi się też wydaje, że oni nie piszą nowego scenariusza, tylko mają przepisać ten chyba stary, nie? Bo też coś takiego słyszałem, że mają się właśnie opierać na tym starym i to by było bardziej podchodziło pod to, że chcą mi zapłacić po prostu za przepisanie scenariusza, a nie za stworzenie nowego, bo to też troszkę na innych zasadach działa, nie? Że mamy pitch, mamy scenariusz gotowy i mamy przepisanie scenariusza. Tutaj też to jest jeszcze nie do końca pewne, nie? Tak, widziałem informację mówiącą o przepisaniu tego, ale nie ma dosłownie powiedziane tutaj w tym doniesieniu Hollywood Reporter o przepisywaniu, nie? Tak. Czy wiesz co z tym, czy pitch, czy scenariusz, jakby równie dobrze można argumentować, że gdyby podchodzili do tego poważniej, to chcieliby najpierw pitch, żeby powoli na tym pracować, a nie scenariusz, który mogą potem przyczepić do lodówki i poprzestać na tym. Ja mówię, że wiesz, ja nie mówię, że na pewno nie, że nie są zainteresowani, jakby podejrzewam, że to jest... Być może góra jest ciekawa po prostu, co z tego pomysłu może wyjść, nie? Ta wersja z przepisaniem scenariusza wydaje się dużo bardziej prawdopodobna w tym względzie, że no łatwiej przepisać ten scenariusz niż pisać go od zera. Tylko, że z drugiej strony właśnie to trochę wyprowokowałoby według mnie dalsze konflikty. No bo ponownie, jeśli zatrudniasz parę ludzi, którzy robią ci scenariusz, a potem przychodzi Ezra Miller i przepisuje ci ten scenariusz, bo chce mieć mroczniejszy ton,
no to masz potem problem z tymi ludźmi, którzy napisali ten scenariusz, bo oni mają też reżyserować ten film, nie? Pytanie, jaki mieli kontrakt, jakie mieli ustalenia do tej pory i czy na pewno no i też ile obowiązuje ten kontrakt, bo może po prostu, wiesz, może za rok im się też skończy ten okres obowiązywania. Się non-stop, jak gdyby non-stop scenariusze się zmieniają, powstają nowe wersje, powstają nowe scenariusze, są przepisywane, jeszcze często na planie, w trakcie kręcenia scenariusz często jest modyfikowany, więc ja nie sądzę, żeby to było jakieś wielkie źródło konfliktów, jak gdyby wydaje mi się, że wszyscy w Hollywood są przyzwyczajeni tego, że to co dają to jest po prostu ich propozycja, natomiast ona może być przepisana, zmieniona, zmodelowana wedle potrzeb później. Chociażby przez reżysera, który może stwierdzić, że hej, ta scena nie działa w tym kontekście, ten dialog jest trochę drętwy i pozmienia rzeczy. Bardzo często nawet finalna wersja scenariusza jest zupełnie różna od finalnego filmu, więc nie widzę tutaj tego jako źródła konfliktów, natomiast wydaje mi się, że to przepisywanie to by było bez sensu. W sensie Nie brałbyś Morrisona do tego, bo Morrison, brałbyś jakiegoś dobrego, doświadczonego scenarzystę filmowego, który wie jak to, wie co działa, co nie działa. Morrisona bierze, że wprowadził jakieś dziwne gówno. I wydaje mi się, że w tym wypadku chodzi o pisanie zupełnie nowego materiału też, w tym momencie. Też nie wiadomo na ile, że to nie raczej studio nie brało Morrisona, tylko Ezra Miller wziął Morrisona, nie? To też takie inaczej. Wiecie co, wydaje mi się, przynajmniej z tego artykułu Hollywood Reporter to wynika, że to wyglądało trochę w ten sposób, że Daly i Goldstein napisali scenariusz i to jest powiedziane o tym, że oni chcieli to, żeby to szło właśnie w tą stronę, że hej, bycie super bohaterem jest super fajne i że to ma być właśnie takie bardzo lighthearted. Natomiast Miller, jako Ezra Miller, chciałby mimo wszystko zupełnie inne podejście tej postaci, nie? Ten darker take. I dalej jest właśnie powiedziane, że strony debatowały na ten temat, czyli studio i Ezra Miller z jakiegoś powodu. Co oznaczałoby, że tutaj jakby odbywały się jakieś tutaj przepychanki i w końcu Miller w którymś momencie stwierdził, że w takim razie on bierze sprawy w swoje ręce i że on przedstawi nowy scenariusz, bo to mi się wydaje najbardziej logicznym rozwojem wypadków według tego, co jest tutaj w tym artykule napisane, że Millerowi nie podobało się to, co miałoby być w tym filmie według tych ludzi, których zatrudniło studio. Stwierdził, że chce to zrobić inaczej, a że i uznał, że najlepszą drogą będzie w takim razie zrobić to po swojemu. Co moim zdaniem, kurczę, z jednej strony to fajnie, faktycznie godne pochwały, że jest tak bardzo zaangażowany w ten projekt, że chce wziąć sprawy w swoje ręce, ale z drugiej strony, nie wiem, wygląda dziwnie, kiedy aktor, którego rolą jest grać w filmie, stwierdza nagle, że nie, ja napiszę lepszy scenariusz, wezmę tego gościa od komiksów i zrobimy lepszy. I w tym wypadku to podsumowanie, które tutaj Hollywood Reporter podaje, że jeśli wizja, tutaj ten scenariusz Ezry Millera nie zostanie zaakceptowany, to być może to oznaczać rozejście się dróg, no będzie sensowne, no bo jeśli Miller tutaj stawia, no może nie stawia oficjalnego ultimatum, ale jakby mówi, że okej, to ja przedstawię swój scenariusz, nie zostanie przyjęty, no to być może to może oznaczać, że wiesz, że całe to jego podejście do tej roli to będzie jasny sygnał od studia, że jednak nie będą chcieli niczego w tym rodzaju, nie? Nie, ja się z tą zgadzam generalnie, bo wiesz, dużo tu zależy od decyzji Warnera i czy ten scenariusz kliknie jak gdyby z nimi, bo... Wiesz, czekaj, no... jeszcze jedną rzecz ci tylko powiem, bo kurczę, to teraz jak sobie o tym myślę, to wygląda na całkiem sensowny i taki sympatyczny względem aktora ruch ze strony studio, nie? Na zasadzie, okej, nie podoba ci się to zaprezentuj nam scenariusz, a my zdecydujemy, czy chcemy twój scenariusz, czy chcemy ten scenariusz, który był pisany do tej pory. W zasadzie dosyć czytelna sytuacja, nie? Wiesz co, to mogła być taka sytuacja, że w trakcie tych negocjacji Miller już jak gdyby przedstawił swój pitch, jak gdyby mówił, co by chciał w tym filmie, co według niego, jak według niego historia powinna iść i tak dalej. I oni po prostu powiedzieli mu, no dobra, no to napisz scenariusz. Bo zapłacimy ci, nic nie stracisz. Zapłacimy ci, tak. Wybierz sobie kogoś do pomocy, nigdy nic nie pisałeś. Tak delikatnie, żeby go nie urazić, nie? Ale weź sobie kogoś do pomocy, będzie łatwiej. A Miller stwierdził, no. Morrison. Wiesz, może się okaże, że Miller jest savantem, wiesz, geniuszem jakimś i nagle stworzy jakiś... Ale to nie jest nadzwyczajne. Może wziąć jakiegoś studenta, który po prostu mu zamieni to, co napisał na, wiesz, po prostu wrzuci to w formę scenariusza i już, nie? Jeśli Miller nic takiego nigdy nie pisał.
ale dajcie mu szansę, bo to jest, wiecie... A ja mu daję szansę, ja go kocham, ja kocham Ezra Millera. Ale to wcale nie jest aż tak kosmicznie niespotykane, że wiesz, że debiutant pisze świetny scenariusz jako pierwszy. Często jest tak, że to jego ostatni naprawdę dobry scenariusz, ale... No jakoś kompletnie to widzę, że studio może być zupełnie otwarte na te propozycje Millera. Nie, i wiesz, na zasadzie, mamy przecież, zobaczymy. Mamy przecież tego, jak już jesteśmy DC Universe, to mamy Bena Afflecka, który razem z Mattem Damonem za buntownika z tego, z wyboru, dostali Oscara, nie? Gdzie go za dzieciaka napisali. Mm-hmm. Fantastyczny scenariusz i to tutaj... Nie jest nic dziwnego, więc kurczę, chciałbym zobaczyć tą wersję, szczególnie, że to jest Ezra Miller i Grant Morrison. Ja się nie zdziwię, wiesz, jak naprawdę na spotkanie tego Warnera nagle wbieg Ezra Miller, nie, tłucze w stół, nie, i że on chce pisać scenariusz swojego filmu, bo ma na to pomysł, ale chce go pisać z Hulkiem i z Grantem Morrisonem. Ale oni mówią, ale Hulk to jest postać fikcyjna, Ezra. Nie możesz, no to tylko z Grantem Morrisonem, okej, no to tyle wystarczy, nie. Widzisz, i wyszedł na swoje. Kurczę, to może być fajna rzecz. Mam nadzieję, że to pójdzie w fajną stronę. I Morrison, i wiesz, i Morrison stoi tuż za drzwiami, i wiesz, i Miller wychodzi, i Morrison tak, udało się ich przekonać co do Hulka? A tu, nie! I taki Hulk z boku, i odchodzi. Nie? No nie, to jest bardzo, bardzo romantyczna wizja. I słuchajcie, no, gdyby taki plan się powiódł, i scenariusz zostałby zaakceptowany, okazałby się spoko, i z film by wyszedł, to by było super, nie? Jakby wydaje mi się, że to by była piękna historia, którą można by potem opowiadać też ogólnie przy okazji promocji tego filmu. Tylko że wydaje mi się, że szanse na to są naprawdę bardzo małe, nie? Jakby rzadko się zdarza coś takiego. Jakby wiemy, jak te duże filmy powstają, nie? I rzadko to jest taki... Zdarzają się takie historie oczywiście, ale rzadko jest to taki zryw, wiesz, kreatywny nagle. Ja wiem, jak to zrobić, nie? Odsuńcie się, ja mam teraz wenę i będę pisał. Zwyczaj to jest, wiesz, to żmudne rzeźbienie po prostu przez 2 lata tego skryptu, obsady i tak dalej. I byłoby fajnie, jakby to wyszło, ale no... Nie widzę tego za bardzo. Z tym, że Warner może być teraz troszeczkę łatwiejszy do przekonania po tym, jak DC Extended Universe kompletnie padło, więc mogą być troszeczkę bardziej przekonani do eksperymentowania, dobrania nowych ścieżek i tak dalej. Też jak Suicide Squad jak gdyby zyskał bardzo czarną prasę, jak gdyby po tym, jak się okazało, że przemontowali cały film. Filmy DC Extended Universe to były filmy, które powstawały wedle tej formuły takiej klasycznej, blockbusterowej, gdzie były przetwarzane przez lata, jak gdyby scenariusze były dopieszczane i tak dalej. No i wszystkie te filmy były chujowe, więc nic nie zadziałało. Więc wydaje mi się, i równocześnie, wiesz, możesz sobie pomyśleć, że Flash to jest marka, która jest warta miliony dolarów, że jest to bardzo ważna postać, ale z drugiej strony jest to też film, który się ciągnie i ciągnie i ciągnie, i być może potrzebne jest takie, wiesz, taki powiew świeżego powietrza, jak właśnie wybranie jakiegoś kompletnie nowego, szalonego scenariusza. Szczególnie, że wydaje mi się, patrząc z tej całej produkcji, Ezra Miller jest gościem, który ma najwięcej pasji do tego projektu od wszystkich. Więc to też może być, wiesz, przekonujące. Wydaje mi się, że no, jest niestety zagrożenie, że studio uzna, że to jest albo za dziwne, bo Morrison, albo uzna, że to jest, no, że jednak chcą robić po swojemu, bo jakieś testy, kurde, na widowni czy coś w tym stylu. Ale z drugiej strony, Morrison napisał kilka takich komiksów, które były kompilacjami jak gdyby bohaterów, w sensie ich historii, ich całej mitologii. Pomyśl jak All Star Superman, albo zdaje się jest ten z Multiversity z Shazamem, to się nazywało Thunderworld chyba, zeszedł. To były takie komiksy, które były, wiesz, kwintesencją tych postaci, gdzie natychmiast Morrison jak gdyby brał najbardziej klasyczne elementy i potrafił je na nowo ubrać w taki sposób, który byłby dla zupełnie nowego czytelnika w żaden sposób nie rażący, byłby to zupełnie nowoczesne podejście do materiału. Jeżeli by Morrison napisał coś takiego, ale w filmowej formie, moim zdaniem, wiesz, to mógłby być najlepszy film DC kiedykolwiek zrobiony, szczerze mówiąc. Kurczę, wiesz co, a propos tego, jak to do tej pory wyglądały filmy DC, tylko że właśnie, kurczę, ostatnie projekty Warnera
wydają się cholernie poukładane, wiesz. W zasadzie zaczęło się to już od Aquamana, nie? Aquaman sobie powstawał w ciszy i spokoju. Shazam teraz powstał w ciszy i spokoju. Zatrudniono, podobnie jak przy okazji Aquamana, taki tutaj scenarzystę, reżysera, pracowali sobie w spokoju. Przy okazji Jokera jest tak samo, też wzięli Todda Phillipsa. I w przypadku kolejnych projektów też. Ten Flash jest jedynym takim, który wygląda w tym momencie, wiesz, jakby powstało na wariackich papierach i nie jest pewien, czy studio będzie chciało, wiesz, w tym momencie ryzykować w ten sposób, nie? Powiedziałeś, że z jednej strony studio byłoby otwarte na ryzyko, ale wydaje mi się, że to na dużo bardziej kontrolowane ryzyko w tym kontekście, nie? Podejrzewam, że widziałbym w tym szansę, jeśli ten scenariusz faktycznie powstanie i będzie okej, i się dogadają jeszcze z tą paru reżyserów, których mają. Jeśli wiesz, będzie kompromis tutaj twórczy, to wydaje mi się, że będzie spoko. Bo wydaje mi się, że Warner nie do końca, jakby dla Warnera nie jest, ten Flash nie jest priorytetem, ale myślą sobie, że kiedyś mógłby powstać, dlatego mają cały czas na payrollu Daily'ego i Goldsteina. Oni, mówię, zrobili bardzo fajny wieczór gier. Udowodnili, że potrafią zrobić fajną komedię, dobrze nakręconą, dobrze napisaną. I wydaje mi się, że oni by chcieli, żeby oni napisali ten film, wyreżyserowali, bo wiedzieliby, że ten film poniżej pewnego poziomu nie zejdzie. A teraz się, wiesz, wbija Ezra Miller i robi zamieszanie, więc w momencie, kiedy udało mi się jednak uspokoić wokół tego filmu sytuację, no to wtedy, kurczę, wydaje mi się, że spoko. Ja w ogóle bym był w niebo wzięty, jakbym dostał informację, że ci ludzie dalej robią ten film, wzięli sobie do konsultacji Granta Morrisona, żeby im napisał story, oni zrobią z tego scenariusz, i film będzie grał Ezra Miller i byłoby super, nie? Tylko że nie wygląda na to, żeby studio bardzo tak znowu stawiało na ten film, niestety. Radek, czy twoim zdaniem potrzebujemy Flasha teraz? Czy DCEU, czy jakkolwiek to się teraz nazywa, w takim kształcie, w jakim jest teraz, po Aquamanie, przed Shazamem i wiesz, w ramach tych nowych marek, które teraz robią, czy widzisz w ogóle miejsce wpisania tam Flasha gdzieś pomiędzy te filmy? Tak, kurczę, ja nie chciałbym, tak jak już wcześniej mówiłem, żeby... Wiesz, jeszcze na moment, wiesz, też w kontekście tego, co Adam mówi wcześniej, że widzielibyśmy to, że znaczy, zakładamy, że Warner jednak chciałby się troszkę odciąć od tych filmów, które były wcześniej, nie? Tak, chciałbym, bo jak już mówiłem wcześniej, no kurczę, Ezra Miller jest naprawdę fajną wersją Flasha, plus oni się odcinają od tego DC Extended Universe, ale trzymają się Wonder Woman cały czas, która tam była, trzymają się Aquamana, poszli za nim i za ciosem i zrobili z nim film. Tak samo chciałbym zobaczyć Flasha właśnie w tej wersji, gdzie ona jest odcięta trochę, tak jak Wonder Woman i Aquaman, nie? Że to się Aquaman się działo, wiadomo, po jakiś okres czasu minął, zanim się pojawił znowu Aquaman i jego historia też poszła do przodu, że to nie jest od razu wypadkową Justice League, tylko się tam o tym wspomina. Tak samo było z Wonder Woman, nie? Gdzie ją przenieśli w czasie, znaczy historię przenieśli w czasie i też się od tego odcinali. I tutaj z Flashem mogliby zrobić spokojnie coś takiego w tym stylu, nie? Że Flash gdzieś zagubił na przykład w czasie przestrzeni, nie? I musi odnaleźć drogę do domu, gdzie można wykorzystać tego Millera, zrobić nowy klimat, pod nowy klimat właśnie, żeby to było unikalne dla Flasha, tak jak zrobili właśnie z Aquamanem, że Aquaman no, miał swój klimat na pewno ten film, nie? Że wiesz, że to był Aquaman i wiesz, czego się spodziewać po jego następnym filmie. I chciałbym coś takiego we Flashu, że też, że on jest gdzieś odcięty od tego DC Extended Universe, ale to jest ten Flash Millerowski. I tak jak już mówiłem też, że Flash jest tą postacią, do której idealnie pasowałby właśnie coś, co by dodał od siebie Grant Morrison, bo to jest całkowicie szalony świat, jedna z najbardziej powalonych, dziwacznych wizji, jaką ma u siebie DC. I chciałbym, żeby to w jakiś sposób ruszyli, kurczę, bo to by była strata, jednak Flash jest tak fajną postacią i tak pasującą do tego, co się na przykład działo już właśnie w Aquamanie, czy ma się dziać w Shazamie, jeśli by było w tej takiej trochę lżejszej wersji, ale wiadomo, nie za lekkiej. I pewnie by to działało, bo też jak widzimy, co jest teraz, mamy Shazama i mamy mieć te nowe Suicide Squad. Kurczę, to są też takie marki, które wiesz, są z boku gdzieś, nie? I chciałbym jednak kogoś z tej core teamu, z tego, co jest esencją DC. A Flash był właśnie taką idealną postacią, która nie jest tym, wiesz, wyrobionym do granic Supermanem, czy przedstawionym już na miliard sposobów Batmanem, tylko dalej postacią, która dalej ma swoje miejsce w tym świecie, jest rozpoznawalna, ale nie jest tak przetworzona przez te wersje różne filmowe. No i kurczę, Ezra Miller. Ezra Miller jest tak dziwny, że niech się pojawia na ekranie więcej.
Ja mam nadzieję, że jest tak, jak Adam mówi, że studio stwierdziło, że może to jest jednak czas, żeby poeksperymentować, nie? I spróbować czegoś dziwnego i innego. I tylko dlatego jakby w ogóle dopuszczają możliwość, żeby przyszedł typ i stwierdził, ej, dajcie mi spróbować, nie? Ja lubię tę postać i wezmę sobie typa, który zna tę postać jak mało kto i niech pisze. Bo co on może zepsuć, nie? Nie ma nic do zepsucia. No nie, najwyżej nie zrobią filmu, nie? No. Jakby też nie muszą w sumie, to jest ten taki... Tak, a na tym etapie to jest zupełnie niepotrzebne, żeby akurat robić Flasha, nie? Mogą go zrobić, mogą nie zrobić, mogą coś innego. Jest tak kiełkujące uniwersum na nowo, że no, niech robią. Okej, okay, Adam, to na koniec. Jak ty byś chciał, żeby to się potoczyło w takim razie? Jaki by był twój wymarzony scenariusz w tym momencie na film Flasha? Ja bym chciał, żeby się potoczyło tak, że jednak napiszą scenariusz zupełnie od zera, zupełnie nowy, który będzie w dużej mierze inspirowany Morrisonem i Morrison wrzuci tą swoją całą dziwną mitologię i filozofię do tego, wiesz, gdzie tak naprawdę Flash też istnieje w innym wymiarze do naszego, natomiast my istniejemy na równi, żeby przede wszystkim było dużo dziwnego gówna, żeby było dużo akcji, żeby była to niejako kwintesencja postaci, tak jak mówiłem z All-Star Superman. I żeby studio jakimś cudem się na to zgodziło i żeby po prostu zrobili fantastyczny film, który by był dla Flasha tym, czym All-Star Superman był dla Supermana. To jest najbardziej optymistyczna wizja. Mniej optymistyczna, ale nadal dobra dla mnie, to jest taka, że po prostu zrobią ten film, że on będzie nadal ugrzeczniony, tak jakby unormowany do takiej szerokiej widowni, ale to DNA Morrisona tam zaimplementowane nadal będzie widoczne. Trzecia opcja, która byłaby dla mnie też dobra, ale dla nikogo innego nie była dobra, to jest to, że zrobią ten film, sklecą z motywów i z konceptów Morrisona jakieś gówno, które nie będzie miało w ogóle sensu na dobrą sprawę, bo nikt poza Morrisonem nie będzie rozumieć tego scenariusza. Ale i tak to się będzie świetnie oglądało, bo to będzie, wiesz, będzie przynajmniej interesujące. I to są, no i jest oczywiście ostatnia opcja, najmniej optymistyczna jest to, że w ogóle nie zrobią. Jak gdyby popatrzą na scenariusz i nie. To jest jeszcze opcja, że będzie kiepski po prostu, nie? I stwierdzą, okej, okay, jednak nie, jednak myliliśmy się, nie? Może będzie twist i tam na boku gdzieś sam Hulk napisze, nie? I przyniesie i akurat tą wersję zrobią, to by było wow. No nie, powiem szczerze, że ja bym mimo wszystko wolał, żeby ten Flash powstawał pod okiem tych ludzi od Game Night, bo mi się Game Night bardzo podobało i myślę, że Flash w podobnym stylu miałby szansę istnieć i działać. I kurczę, fajnie, ja bym widział tam oczywiście pomysły Morrisona, ale kurde, wydaje mi się, że to by było ciężkie do pożenienia jednak. A trochę nie ufam jednak Millerowi, jeśli chodzi o robienie scenariusza, mimo wszystko, więc ja tutaj pozostanę najbardziej sceptyczny, aczkolwiek no... Jeśli będzie dobry, no to wtedy, to mam nadzieję, że, no, powiem inaczej, mam nadzieję, że się mylę, o, w ten sposób. Najlepiej jakby była jakaś pewna synergia, nie, żeby ci ludzie od Game Night, jak mają reżyserować, żeby trochę przymali w garści w jakiś sposób tą, wiesz, wyobraźnię niepohamowaną Morrisona i Millera, a oni żeby dodawali coś od siebie do tego, wiesz, w sumie takiego klasycznego jakiegoś, bo to by pewnie jakiś... prostszy film na pewno, jeśli tylko ci od Game Night by robili, nie? I żeby to jakoś połączyć i żeby ci każdy każdemu na ręce patrzył, bo żeby nie było czegoś za dużo, a czegoś za mało. Znaczy, wiesz co, ja jestem sceptyczny wobec tego, bo to by wyglądało trochę jak Solo wtedy, nie? Że masz kogoś, kto ci robi, kto ma już pomysł na scenariusz, już jakby chce, żeby ten film wyglądał jak teraz, ale przychodzi ktoś nowy ze świeżymi pomysłami i w zasadzie robi inny film zupełnie, nie? Więc wydaje mi się, że gdyby ten scenariusz przeszedł, gdyby faktycznie Miller i Morrison zrobili coś, co studio by stwierdziło, że chcą to robić, to wydaje mi się, że chyba lepiej było już nawet poszukać kogoś, kto, wiesz, pod tą wizję, nie? A nie... Rona Howarda. No bo wiesz, tylko że to jest, wiesz, wciąż preprodukcja bardzo wczesna. Jest jeszcze czas, jasne. Jest jeszcze czas, żeby się wszyscy ze sobą dogadali i dostosowali się do tej wizji, więc wiesz, ja tutaj nie widzę tutaj takiego konfliktu. Gdzie, wiesz, gdzie w Solo to już jak gdyby te zmiany zaczęły się już późno bardzo, kiedy już właściwie zaczęły się zdjęcia, scenariusz już był i tak dalej. Tutaj wydaje mi się, że jeszcze jest cała masa czasu, żeby to było wszystko ładnie ogarnięte. I żeby wszyscy byli jak gdyby na jednej, on one page, jak to mówią.
Na jednej, no, albo, wiesz, no, na jednej stronie. Tak, tylko że wiesz, no jeśli się nie dogadają, no to wtedy będzie czas jeszcze, żeby się rozstać, nie? No nie wiem, mi się to wydaje po prostu trudne do pogodzenia w momencie, kiedy bierzesz ludzi do napisania, do reżyserowania filmu, napisania filmu, a potem w połowie drogi jednak stwierdzasz, że okej, to jednak nie chcemy, żebyście pisali, może macie to w kontrakcie, macie tu nowy scenariusz, nie? Zależy od tych zapisów oczywiście, jakie też tam są, nie? Nie wiadomo, czy to mają w kontrakcie, to po pierwsze. No, o tym mówię, nie? I to nie jest w połowie drogi, to jest jakby zaledwie, wiesz, po przejściu pierwszych 5 metrów. Dalej, ej, to, stój. Nie no, w połowie drogi w tym scenariusz. Sensie, że mieli napisać scenariusz, napisali, ale wypieprzamy scenariusz, uh-huh. Zostało wam tylko reżyserowanie w takim razie tego filmu. Napisali? No, napisali, no, przynajmniej napisali jakiś, wiesz, szkic tego scenariusza, jeśli o nim dyskutują faktycznie, że Miller nie chce takiego, nie? Z tym, że no mówię, to też, wiesz, to też niekoniecznie będzie tak bardzo niekompatybilny, jak nam się zdaje. Jak gdyby tutaj jest wyraźnie powiedziane, że chce mieć mroczniejsze podejście do tematu. Niekoniecznie, wiesz, tak samo mroczne jak u Snydera. Więc no to tak naprawdę spekulujemy wszyscy w tym momencie i jak gdyby kompletnie z dupy wyciągamy rzeczy, ale fajnie by było jednak, fajnie, ja bym chciał jednak zobaczyć to w tym wykonaniu. Wydaje mi, ja nie mam pojęcia, jaki Daily i Goldstein mają podejście do Flasha do końca, jak oni właściwie ten widzą film. Bo z tego co wiem, to do Warner oczekuje od nich po prostu takiego luźniejszego, jasnego, półkomediowego filmu. Nie, tak? No tak, Warner był bardzo zadowolony z tego, jak Game Night wypadło i z tego, ile zarobiło, i stwierdzili, okej, to chcemy tych ludzi robienia Flasha, nie? To jakby film nie ma żadnych związków jakby z czymś, czym mógłby być Flash. Bardziej chodzi o to, że naprawdę fajnie udało im się reżyserować akcje, dobry mają timing komediowy. Więc na pewno Flash jako postać komediowa by wypadła lepiej niż Justice League, ale pytanie, wiesz, jeśli chodzi o ich podejście ogólnie do historii, co chcą zaadaptować, tego nie wiadomo. Na szczęście od czasu, kiedy ich zaangażowano, no to porzucono ten pomysł, żeby film się nazywał Flashpoint, więc to jest dobry znak. Ale tak sobie patrzę jeszcze, czy są może jakieś wypowiedzi oficjalne tej dwójki. Więc to znalazłem jedną wypowiedź, gdzie oni piszą, że po pierwsze mówią o tym, że po prostu studio dało im listę rzeczy, które mogą zrobić, czyli standardowo, jak to w DC się robi, i oni powiedzieli, okej, chcemy Flasha, nie? Więc hej, najwyraźniej są zainteresowani tą postacią, ale z jakiego powodu na razie nie wiadomo. I z kolei, jeśli chodzi o studio, to powiedzieli, że po pierwsze studio było zainteresowane Game Night, ale po drugie też było pod wrażeniem Spider-Man Homecoming, też chcieliby vibe tamtego filmu trochę odtworzyć tutaj. Jeszcze jest mowa o tym, że podoba im się Flashu to, że jest wyjątkowy pod względem innych herosów DC, w tym, że... Pod jakim względem? Że jest bardziej grounded, to znaczy, że trochę jak Spider-Man jakby musi łączyć te swoje życie. Co? Flash? Od kiedy Flash jest grounded? Flash jest Speed Force? Jest bardziej relatable, nie? O, w tym sensie. Tu już schodzimy dlatego, tak daleko. Wydaje mi się, że... Nie, ale oni wiedzą, że Flash ma taką magiczną, kosmiczną bieżnię, dzięki której może się cofać w czasie i to jest taka ale normalna... Ale tego nie taka... będzie w takim filmie, no co ty. Nie, to jest jeden z najbardziej klasycznych elementów, kurde, Flasha. To nie, jest wiesz, tak, słuchaj, jeśli studio ich bierze do robienia, jeśli studio bierze typów od komedii, mniejsza o to, ale jeśli studio bierze typów od scenariusza do Spider-Man Homecoming, żeby im pisali film o Flashu i oni mówią, że to jest postać, która jest nieuporządkowana wewnętrznie, to oni bardzo, wydaje mi się, że tam by było dużo, wiesz, wątków obyczajowych, dużo by było takiej komedii, gdzie Flash jest po prostu Barrym Allenem i byśmy dostali więcej jego otoczenia, a raczej w tym kierunku chcieliby iść. Chcieliby swojego Spider-Mana w tym względzie, jako wiesz, postać. Natomiast te wszystkie superbohaterskie motywy myślę, że byłyby raczej na drugim planie w tym wypadku. No to z drugiej strony ja się tutaj nie dziwię Millerowi, bo jak gdyby wszystkie te superbohaterskie elementy to są rzeczy, które są naprawdę unikalne moim zdaniem we Flashu, dlatego że nikt nie ma takiego arsenału dziwnego gówna w piwnicy jak Flash. I wiesz, jego wszyscy przeciwnicy to jest czysty bullshit. Jak gdyby żaden z nich nie... Wiesz, większość przynajmniej, nie chcę mówić, bo w ostatnich latach DC bardzo się napracowało, żeby wszyscy byli super poważnym zagrożeniem. Ale większość klasycznych złoczyńców Flasha to jest bullshit. To jest Mirror Master tego typu, wiesz, Captain Boomerang i tak dalej. To są tego typu postacie i wydaje mi się, że wiesz, że próba jak możesz, wiesz, ugruntować Kapitana Boomeranga albo Mirror Mastera? To są postacie, które muszą być over the top i głupawe, żeby działały. Jak gdyby widzieliśmy wszyscy Suicide Squad, prawda?
Ale więc... to się nie wyklucza zupełnie. W sensie w Spider-Manie też mogłeś mieć typa, który się przebiera za sępa i to działało, nie? Jeffa Jonesa było w Flashu tak, że oni jednak byli grounded, ci złoczyńcy przynajmniej. Mieliśmy tego kapitana Colda, czy nie, Mirror Mastera, który gdzieś tam ćpał po kiblach i takie rzeczy. Kurczę, da się. Czyli Rogues, znaczy Rogues, zależy, co rozumiesz przez grounded. Ja jako grounded rozumiem przybliżony do świata rzeczywistego, jak gdyby nie, tak, wiesz, znaczy, bez, na przykład bez przenoszenia się w uniwersum luster i wyskakiwania z innego lustra. Raczej. Ale teraz też, wiesz, ciężko, mi się wydaje, że też oni charakterologicznie jednak do tego podchodzili, że to jest postać, która, sam Barry Allen, który ma te problemy swoje, tak jak w serialu na przykład jest pokazane, tym z CW, nie? No on tam jest bardzo, bardzo Spider-Manowy i chyba oni się na tym zafiksowali. Wydaje mi się, że oni pewnie nawet bardziej znali początkowo Flasha z serialu, nie? Niż z komiksu. I wydaje mi się, że w tą drogę szli. No kurczę, no ciężko dywagować, bo nic o tym scenariuszu nie wiemy. Na razie są wyciągane rzeczy kompletnie znikąd. O obu scenariuszach nic nie wiemy. Nic nie wiemy, ale już wiemy, jak wyglądają oba i wiemy już, jak się wszystko potoczy. Powiedzieliśmy wszystko. Więc już wszystko nie, no, wiecie. Po prostu, wiesz, znamy scenarzystów i zakładamy, że wiesz, no, że pójdą w swoje... W rewiry, które zazwyczaj idą w swoje. Ja, ale trochę tak to wygląda, nie? Jakby scenariusz do tej pory, jakby z tego można wnioskować oczywiście z dużym tutaj przymrużeniem oka, że do tej pory jakby scenariusz zakładał właśnie takie homecomingowe podejście do materiału, a Ezra Miller stwierdził, nie chcę więcej komiksowego shitu, wezmę Morrisona, napiszemy coś bardziej pojebanego i próbują to pisać, nie? I pytanie teraz, czy studio będzie chciało coś bezpieczniejszego, czy tutaj bardziej no, autorską tutaj wizję ze strony Millera. Przynajmniej z tej całej naszej dyskusji taki obraz troszkę wynika, nie? Z tego, co tutaj, do czego tutaj doszliśmy przy okazji gadania o tych wypowiedziach i doniesieniach. No, zobaczymy, nie? Wiadomo. Także okej, okay. Podyskutowaliśmy, podywagowaliśmy, zobaczymy, myślę, pewnie koło tego maja dowiemy się, jaka decyzja ostatecznie padła i na jaką opcję się zdecyduje studio i co dalej ze Ezrą Millerem w roli Flasha, czy się będzie musiał z nią pożegnać, czy niekoniecznie. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za tę dyskusję, bo bardzo tutaj już rozpiliśmy, o co chodzi, więc hej, była bardzo owocna i efektywna. Był ze mną Radek Pisula, Adam Antolski, ja się nazywam Łukasz Stelmach i śledźcie dalej napisy końcowe, będziemy tutaj donosić na bieżąco o wszystkich problemach związanych z powstającym filmem o Flashu i nie tylko. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.